jeżeli chodzi o ustawę śmieciową, to jedynie Prawo i Sprawiedliwość właściwie w tym Sejmie może z podniesionym czołem spotykać się z obywatelami, bo od samego początku no, czuliśmy, że chodzi to po prostu o jakiś interes. O interes wyciągnięcie wielkich pieniędzy z obywateli, ubrane jak zwykle przy Platformie Obywatelskiej w bardzo szczytne hasło. Bo pomysł, ta ustawa wpłynęła zaraz po wygranych wyborach znowu przez Platformę w 2011 roku i hasła były piękne. Po pierwsze, w Polsce źle się zbiera śmieci, bo się nie segreguje, czyli jest nieekologiczne, a co za tym idzie nieekonomiczne. No bo jak posegregowane, to mamy surowce wtórne, można jeszcze zarobić, a tak marnujemy duże pieniądze. Po drugie, że 30, niektórzy nawet mówili 40% obywateli w ogóle nie płaci za odprowadzanie śmieci. To znaczy, że jak rozszerzymy na nich wszystkich tę opłatę, to powinno nam spaść, no bo rozumiemy, ten cały proces zbierania i wyrzucania śmieci rozdzielimy na więcej ludzi, to będzie tanie. A jak jeszcze posortujemy, to prawie, że zarobimy na tym. No i co? Proszę zauważyć, jaką trzeba mieć, że tak powiem, przenikliwość umysłu, żeby Platformie Obywatelskiej na tak logiczne rozumowanie nie zaufać i się wstrzymaliśmy przed takim światłym pomysłem. Bo co rządząca większość wysmażyła? Wysmażyła ta, że wszyscy, jak tylko żyją, tak jak pan powiedział, podatek od życia musi płacić. Że musi płacić, jak nie posegreguje, płacić więcej, jak posegreguje, co prawda mniej. Że wszystkie gminy, niezależnie ile ten system zbierania śmieci i przerabiania będzie kosztował, co wyjdzie w przetargu, mają najpierw określić cenę, jaką narzucą obywatelom. A dopiero potem przetarg określi, ile to będzie kosztować. Czyli już chore założenie. I na końcu wyszło, że jak to wszystko już zrobią i plus ileś dodatkowych osób, które włączą w uczestniczenie tego procesu, to wychodzi, że nawet jak posegregujemy i obejmiemy wszystkich Polaków tym systemem, to za posegregowane śmieci płacimy więcej, jak dzisiaj niesegregowane. I jeszcze się okaże, przy tej sytuacji gospodarczej i bezrobocia, coraz bardziej wzrastającego, nakręcającego się, że może doprowadzić to do upadku wielu, wielu firm komunalnych, które się tym zajmowały, zajmują i dają pracę i dają możliwość, że tak powiem, kreowania jakiejś polityki samorządu nad tym, jak z obywatelami te śmieci usuwają. Proszę Państwa, mamy 2,5 tysiąca gmin w Polsce i 800 firm komunalnych, które się zajmują. Czyli 1/3 gmin ma, bo wiemy, że nie każda gmina wiejska musi mieć taki zakład, bo ona może obsłużyć kilka gmin wiejskich. Każde miasto, takie jak Grudziądz, ma swoje zakłady komunalne. Teraz się okazuje, że mimo, że ustawa mówi, że obowiązkiem i zadaniem własnym zagospodarowania i obsługi śmieci jest miasto, czyli samorząd. Ale państwo nagle swoją ustawą każe im, i mówi im, jak ma to robić. To znaczy, z jednej strony związuje im ręce, a potem żąda odpowiedzialności, jak wy to zrobiliście. Samorządy sobie radziły, wymyślały. Nie robiły tego, żeby nadmierne koszty robić, bo nikt nie chce swoim wyborcom w mieście, których akurat częściej widują na co dzień niż premier, no, tych kosztów zwiększać niepotrzebnie. I się okazało, że tak. Że to, co do tej pory funkcjonowało, było znacznie tańsze od tego, co teraz wejdzie. Mimo, że było tak świetne. Posegregujemy, odzyskamy surowce, rozszerzymy na więcej ludzi opłaty. Ale co wchodzi? Jedyna grupa podmiotów, która może być zadowolona, to grupa znowu biznesmenów z walizką. Bo teraz mogą się zgłosić na przetarg. Nie musi mieć za bardzo zaplecza, tylko musi wygrać przetarg. I potem się okaże, że firma komunalna, która z odpowiedzialnością funkcjonowania i życia w tym samym mieście, kogo obsługują, może przegrać przetarg i być zlikwidowana. Ale mówią, nie martwcie się, no przecież tych ludzi zatrudni ten pan z walizką, który wygra przetarg. No tak, ale na jakich warunkach? Idzie, jak to będzie robił? To już nieważne.